pogarsza swoją sytuację. Wyłaź! Grano! Go! Dostam!
Dobra, idę. Ostatnim incydentem, podczas którego funkcjonariusze mieli dechu, pobili funkcjonariusza SWI. Policja już ja bym znalazł zajęcie.
typa do eliminacji. Niebezpieczny. Robił jako cyngiel do wynajęcia. Wynagrodzenie to odzwierciedla. Jeśli chcesz więcej info, zajrzyj do załącznika. Czekam na sygnał. Dzięki. Słyszysz to, co oni tu puszczają? O gustach się nie dyskutuje. Ja nie dyskutuję, ja pogardzam. Nie wiem, co wywinął ten facet, na którego ma zlecenie, ale za sam dobór muzy należy mu się kulka. Thank you.
Doszły mnie słuchy, że Mauser żre już wiatr. Doskonale. Zamykam kontrakt i idę zrobić sobie drinka. Do następnego! Szukasz towarzystwa na wieczór? To już nie szukaj. Pójdziemy dokądś? Czy proponujesz imprezy w ciemnej alejce? Nie jestem jakąś zwykłą zdzirą. Mam swój pokój. Właściwie mam trochę czasu do zabicia. Chodź ze mną. Ah!
Mam coś, co cię nakręci na całe godziny. Wolę robić niż gadać. Może zaczynają mi się mylić imiona, ale pamięć do twarzy mam całkiem niezłą. I tę twoją gębę już gdzieś widziałem. W telewizji? To niemożliwe. Oczywiście, a niech mnie. Hideshi Hino we własnej osobie. W samą porę. Wiesz, co to za jeden? Hideshi Hino z wieczornego pasma rozrywkowego. Był świetny, zanim wpadł w nałogi. Potrafisz jeszcze zrobić to swoje słynne... Lepiej zapnijcie pasy. Nie. Dalej, takich rzeczy się nie zapomina. Tylko jeden raz. Wi, powinniśmy wejść. Teraz. Hideshi, zrób starszemu człowiekowi przyjemność. To naprawdę nie jest najlepszy moment. No dalej, całe lato tego nie słyszałem. Lepiej zapnijcie pasy! Wow. Cholera, co się z tobą stało? Nie wiem. Sam siebie nie poznaję. Już? Możemy iść. Chodź. I też i kino smutno, żeby się aż tak stoczyć. Ależ Robik, to jakieś nieporozumienie. Nie wiem, kto obrobił twoich ludzi, ale nie byli to tej wersji. Moi chłopcy znają zasady. A teraz przepraszam. Mam gości. Wi, dobrze cię widzieć. A kim jest twój uroczy przyjaciel? Hideshi Hino. Komik. Yamero tte yutten da. Takemura Goro desu. Okada-san, owai dekite kouhei desu. No proszę. Gentleman. Szkoda, że poszukiwany przez wszystkie służby Arasaki. A ty, Wi, przyprowadzasz go prosto tutaj. Podaj mi jeden powód, dla którego nie zadzwonię teraz do odpowiednich ludzi. Gdybyś chciała zadzwonić, już byś to zrobiła. Jesteś ciekawa, z czym przychodzimy. Mów, czego chcecie. Tylko pamiętaj, że wciąż mam telefon pod ręką. No, słucham. Zacznijmy od zaległego wynagrodzenia za Sandrę Dorset. Nie śpieszyło ci się wcześniej, więc chyba możesz jeszcze chwilę poczekać. Wi, to nie jest teraz istotne. Powiedz, czego potrzebujemy. Potrzebne nam informacje na temat parady w Japantown. Czyli chodzi o Arasaka. Znów. Nie rozumiem tylko, dlaczego przychodzisz z tym do mnie. Dexter Deshon nie odbiera? Takemura, możesz przypomnieć, czemu Dexter Deshon nie odbiera telefonu? Bo Dexter Deshon nie żyje. Zaszlachtowany na wysypisku przez jakiegoś bandziora z Arasaki? Przykra sprawa. To miała być groźba? Nie. Po prostu wyjaśniam, dlaczego nie mam kontaktu ze swoim starym fikserem. To dobrze, bo poszlibyście w jego ślady. Nie mamy złych intencji. Po prostu potrzebujemy tych informacji. To sprawa życia i śmierci. Wszystko jest na drzazgach. Ile to będzie kosztować? Ja jestem spłukany. Widzę. Dostajecie je gratis. Okada-san, najwięcej kosztują rzeczy otrzymane za darmo. Bierzecie czy nie? Na pewno za darmo? Mam swoje powody i cierpliwość na wykończeniu. Japantown. Na czas parady cały ten obszar zostanie wyłączony z ruchu. Główny punkt programu? Pokaz platform Dashi.
przelecą tędy, wysoko, ponad ulicami. Wzdłuż całej trasy jest sporo balkonów, pomostów i punktów zapewniających dobrą widoczność. Hanako Arasaka będzie gościem honorowym. Wygłosi przemówienie z największej platformy, a zrobi to dokładnie w tym miejscu. Niewiele wiemy o ochronie, ale po ostatnich wydarzeniach Hanako będzie świetnie strzeżona. Podczas poprzedniej parady rozmieścili swoich tajniaków w tłumie. Mieli też kilku wyborowych snajperów i drony. I co najmniej jednego netrunnera, gdyby wam było mało atrakcji. Do obserwacji terenu wykorzystają miejski monitoring. Punkt dostępu znajduje się w tej starej, zautomatyzowanej sterowni. Przydatna sprawa, gdyby mnie ktoś pytał o zdanie. Po wszystkim platformy opuszczą Japantown, a my jak co roku zostaniemy z górami śmieci, których nikt nie posprząta. To wszystko, co mam. Musi wystarczyć. Teraz powinniście stąd iść. Nie interesuje cię, do czego nam to wszystko potrzebne? Całkiem dobrze mi z błogą nieświadomością. Zresztą przecież wkrótce się dowiem. Dzięki. Dziękujemy, Okada-san. I? Cokolwiek planujesz przeciwko Arasace, tym razem zrób to porządnie. Mamy nierozliczone sprawy. Sandra Dorset, pamiętasz? Nie zapominam takich rzeczy, Vi. Oto twoja zapłata. Jest jeszcze całkiem niezły dodatek. Reaper Dog wykona dla ciebie Dermo Imprint z funkcjonalnością zakłócania broni typu Smart. To specjalność Tiger Claws. Urocza kobieta. Te dane to naprawdę może być użyteczne. Ale spróbuję się jeszcze czegoś dowiedzieć na własną rękę. Trochę się tutaj pokręcę, przedzwonię w parę miejsc. Dam ci znać, jak tylko wypłynie coś nowego. Tylko się nie wychylaj. Zaczynasz być lokalną gwiazdą. Choćbym nie wiem, jak się starał, ciebie raczej nie przebije. Do zobaczenia. Mam coś, co cię nakręci na całego. Próbowałeś tęczowych popersów? Purple Haze? Mamy wszystkie odcienie. Chcę zobaczyć, czym handlujesz. Daję ci tutaj prawdziwe mięso? Co? W sensie, że od zwierząt? Weź nie żart. Fortuna kołem się toczy. I czasem trzeba je pomóc. Thank you.
Cześć, Vi. Wejdź. Pizza stygnie. Wszyscy są w kuchni. No jesteś. Siadaj sobie. To jest Roxanne. Pracuje w domu lalek najdłużej z nas wszystkich. Cześć. Gratuluję. Z tego, co wiem o tym miejscu, to ekstremalny wyczyn. Po prostu miałam szczęście. Zjedz tę pizzę, skoro musisz, ale potem wychodzimy. Przyszłaś tu, bo chcesz się zemścić za to, co ją spotkało. To też, jasne. Ale chcę też normalnie pracować. Bez strachu, bez przymusu. Co u ciebie słychać? Niby okej, ale no wiesz, cholernie smutno. Nigdy nie pozbędziesz się tego smrodu trupa. Ty się na tym znasz, prawda? Wiesz, czym to wywabić? Zmieniłaś zdanie, co? I to całkiem szybko. Fakt, że tutaj jestem, nie oznacza, że będę się przed tobą tłumaczyć. Jednak nalegam na tłumaczenie. Jeżeli mamy przeprowadzić tę akcję, to muszę być pewny twojej motywacji. Naprawdę niewiele wiesz o chmurach, co? Hiro Misato i pozostali bossowie z Tiger Claws słyszą i widzą wszystko, co się tam dzieje. Nie przetrwałabym tak długo, mówiąc głośno o swoich planach. Skończyliście te wylewne powitania? Rewolucja sama się nie zaplanuje. Zmodyfikowałam chip behawioralny. Wyposaży dowolną lalkę w system odruchów mięśniowych. Krótko mówiąc, będzie potrafiła walczyć jak Solo. Pasjonujące. Proszę, czego się można nauczyć, obrabiając pornole u moksów? Możesz wyjść na zewnątrz? W tym mieszkaniu się nie pali. Wywietrzysz sobie. Dobra, stanę dalej. Ciało reaguje tak, jakby wykonywało dobrze wyuczone sekwencje ruchów. Przetestowaliśmy to już z Tomem. Impulsy z chipu nadpisują naturalne odruchy, więc wprowadzają człowieka w stan podobny do cyberpsychozy. Ale przecież to samo dzieje się z nami, kiedy jesteśmy z klientem. Nie uwierzę, że ten tech ma same zalety. Jakie są zagrożenia? Pełny tryb bojowy może uruchomić się samoistnie w obliczu zagrożenia. Nie umiem tego obejść. Nic więcej? Nie wiem, żeby to stwierdzić, trzeba by wielu miesięcy testów na większej ilości obiektów. Jest jeszcze moralny aspekt. Można zamordować człowieka i nawet tego nie pamiętać. Jak wpadłaś na ten pomysł? W chmurach dowiedziałam się, jak działa chip behawioralny. Zawsze wiedziałam, że można go łatwo zmodyfikować. Sama się dziwię, że nie pomyślałam o tym od razu, kiedy rozmawiałyśmy z Majką. Całe szczęście, że o tym nie pomyślałaś. W całym klubie są kamery. Gdybyś to powiedziała głośno, ludzie od Tigersu wydłubaliby lalkom chipy śrubokrętę, byle nie dopuścić do realizacji tego pomysłu. Umiejętności Solosa to nie są tylko odruchy. To cały proces decyzyjny i logistyczny, który odbywa się w ułamkach sekund. Rezultat miesięcy, nawet lat wprawy. Wątpię, żeby twój chip to zapewniał. Pewnie masz rację, ale nie widzę innego wyjścia. Alternatywą jest szkolenie ludzi, a na to nie mamy czasu. No dobra, muszę to zobaczyć. Nareszcie ktoś to powiedział. Tom? Te sekwencje ściągnęłam z braindance'ów o kung fu. To mi nie wystarczy. Jeżeli mam polegać na umiejętnościach lalek, muszę się przekonać, jak to działa naprawdę.
Co, proponujesz sparing? Dokładnie to proponuję. Tylko mi nie rozniesie mieszkania, lubię je. No, jazda! Boże. Wszystko okej? Okay? Co ja potrafię? Widziałyście? Muszę poćwiczyć kardio. Na co teraz będziesz narzekał? Na nic. To było niezłe. Gratuluję talentu, Judy. Zrobiłaś to zajebiście. Gdybyś chciała to sprzedawać, zostałabyś najbogatszą Judy na kontynencie. A w życiu, na świecie jest wystarczająco dużo maszyn do zabijania. Nie chcę w nie zamieniać ludzi. Po naszej akcji zniszczę te chipy. Okej. To chyba zamyka kwestię działania chipu. Dobra, do rzeczy. Macie siły zbrojne w postaci trojga mięśniaków i jednej techniczki. Co dalej? Plan jest taki. Obezwładniamy ochroniarzy i wszystkich Tigersów. Wyprowadzamy ich z budynku. Krótko mówiąc, przejmujemy chmury. Bosom stawiamy ultimatum. Będziemy im płacić procent, ale żaden nie ma prawa więcej pokazać gęby w klubie. Ani tym bardziej o niczym decydować. Tak właśnie myślałam. Szalony, krótkowzroczny plan. Nie widzisz dalej niż jeden krok do przodu. Zabicie paru łebków z ochrony niczego nie załatwi. Tigersi przyślą nowych. Trzeba zdjąć Hiromiego Sato. Hiromi? Kto to jest Hiromi? To on tak naprawdę zarządza chmurami. Rzadko bywa na miejscu, ale wie o wszystkim, co tam się dzieje. Tigersi mu ufają i liczą się z jego zdaniem, bo jest jednym z nich. Jeśli go przekonamy, w co wątpię, albo jeśli go zastraszymy, szanse są dużo większe. Gdzie znajdziemy tego Hiromiego? W jego apartamencie w megabloku H8. Mieszka na ostatnim piętrze, rzadko wystawia nos poza swoje szklane ściany. Ale ja znajdę sposób, żeby cię tam wprowadzić. Tom i Roxanne idą z nami do Hiromiego? Nie, przecież właśnie o to chodzi, żeby uderzyć na dwa fronty. Oni w tym czasie zajmą się ochroniarzami w chmurach. Zmasowany atak? Podoba mi się. Ten plan może się udać. Maiko, rozumiem, że ty też w to wchodzisz. Inaczej nie traciłabym czasu na tę rozmowę. No to jak? Vi, Tom, Roxy. Jesteście zdecydowani? Ja muszę to jeszcze przemyśleć. Nigdy w życiu nikogo nie zabiłam. A ja jestem z tobą. Vi? No weź, tylko się nie deklaruj. Poimprezowaliśmy, a teraz trzeba się zająć własnym tyłkiem. Możesz na mnie liczyć, Judy. Przecież już powiedziałem, że pomogę. Dzięki, Vi. Wybuchy wdzięczności zostawcie na później. Zorganizuję spotkanie z Hiromim i dam znać. Bawcie się dobrze. Pa, pa. Majko, zaczekaj. Podwieziesz nas? Jeśli nie będziecie do mnie mówić, głowa mnie boli. Cholera. Boję się, Vi. A propos wdzięczności, zdaję sobie sprawę, że takie rzeczy, o jakie cię poprosiłam, robisz zwykle za pieniądze. Wiem, że chcesz mi pomóc, ale jestem w stanie zapłacić twoją pełną stawkę. To chyba uczciwe, nie? Judy, serio? Nie chcę więcej o tym słyszeć. Ale... Ani słowa. Hej. Wszystko okej? Okay? Vi? Źle wygląda. Okej. Okej, już lepiej. Co to było, Vi? Jesteś chory? Już mi przeszło. Nie ma o czym mówić. Jest już późno, to jesteś zmęczony. Możesz przespać się na kanapie. Dzięki, Judy. Nie ma sprawy. Czuj się jak u siebie. Aj, kurwa.
ciekawe. To mieszkanie wygląda jak muzeum. Pewnie czujesz się jak u siebie w domu. Judy ma styl. Co o niej myślisz? Miła dziewczyna. 6/10. Proszę, proszę. Kolekcja Wushi do wersji Braindance. Pierwsze 3 są dzisiaj bardzo rzadkie. Te dane od Wakako Okady bardzo pomocne. A ja dowiedziałem się czegoś na własną rękę. Musimy się spotkać. Gdzie tym razem? Za sortownią odpadów? Może na opuszczonej stacji metra? Co powiesz na uliczny market w południowej części Japan Tower? Dokładka nad główną ulicą. Łatwo się zgubić, więc skorzystaj z publicznej windy. Ja jestem już w drodze. Nie każ na siebie czekać. Kto by pomyślał? Pewnie jest future. Elektropunk? To dopiero musi być gówno. Ktoś tu lubi nurkowanie. Profesjonalny sprzęt, od razu widać. Nie wiedziałem, że zna się też na robotyce.
No, to jest fajne. Myślisz, że to takie hobby? Pewnie coś, co robi po całym dniu montowania pornosów. Thank you.
Tu V. Podobno masz dla mnie robotę. Ano mam. Kierowcy potrzebuję. Aha. A do czego? A wiesz, takie tam. Muszę pozałatwiać parę spraw. Odwiedzić kilku starych znajomych. Słuchaj, nie lubię sobie strzępić języka, więc przejdźmy do rzeczy. Słyszałem, że jesteś najlepszy w mieście. A ja lubię pracować z najlepszymi. I wiem, ile kosztują ich usługi. Nie będę teraz opowiadał co i jak, bo jeśli mówią o tobie prawdę, to sobie poradzisz w każdych warunkach. Załatwmy sprawę szybko. Wchodzisz w to, czy się peniasz? Okej, okay, działamy. Widzimy się przy wejściu na rynek w Japantown. Zatrąb kilka razy, to podejdę. Nara. Ty jesteś V, tak? O kurwa. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Masz coś na twarzy. Aha, granat. A można wiedzieć czemu? Co, miałeś wypadek przy żonglowaniu? Nieładnie. Wyjeżdżasz z osobistymi pytaniami, a sam nawet się nie przedstawiłeś. Ty jesteś V? Tak, to ja. Znakomicie. To jedziemy. Gdzie? Do Little China. Chodzi za mną kurczak Kung Pao z ekstra papryczką. Nie przeszkadza ci to? Co? Granat. Wiesz, ten na twarzy. Idzie się przyzwyczaić. Tylko muszę uważać, jak dłubię w nosie, żeby nie wyciągnąć zawleczki. Ładnie tu u was. Dużo się zmieniło. Skąd jesteś? Z Brazylii. Wiesz, to w południowej... Wiem, gdzie jest Brazylia. Z wami, Amerykanami, nigdy nic nie wiadomo. Tiger Claws. Kojarzysz ich? Aha, kojarzę. Masz tam jakichś kupli? Nie, dlaczego? A nic, tak pytam. Ciekawy świata jestem.
Okej, jesteśmy na miejscu. Czekaj tu na mnie i nie wyłączaj silnika. Rozumiem. Bierzesz żarcie na wynos. Można tak powiedzieć. Też miałeś granat? To nie jest dobry moment na żarty, Vi. Chuj wam w dupę, dupki! Nieźle było, co? Byłoby jeszcze lepiej, gdybyś od razu mi powiedział, co zamierzasz. Ach, prawdę mówili. Dobry jesteś. Zajebiście dobry. Ale humoru za grosz. No, tu nasze drogi się rozchodzą. Powodzenia, Vi. I wyluzuj trochę. Powiesz w końcu, o co chodzi z tym granatem? A, to. Brat mi urwał nos szczypcami w trakcie sprzeczki. Wesoła rodzinka. Mało powiedziane. No i ten mogłem sobie wstawić w szczep, ale to bardziej współgra z moim charakterem. Aha. No, a poza tym łatwo zagadać laski w barze. Hej mała, nie wodź mnie za nos. I co? Działa? Nie bardzo. No dobra, a co z moją zapłatą? A co ma być? Dostaniesz. Jak mówiłem, najlepsi swoje kosztują. Trzymaj się, Vi. I ten, nos do góry.
Thank you.